13 grudnia 2023 roku. Witam Was bardzo serdecznie i wyciągam kartkę z kalendarza szczególnego, adwentowego, albo lepiej zwrócę tą kartkę, czyli tego cukierka mojej córce, która na pewno skrupulatnie sprawdzi, którego grudnia jest właśnie. 13 grudnia, czyli już za niedługo święta, dwa tygodnie do świąt, jesteśmy w adwencie i czytam takie słowo, pierwsze z psalmu 139, czwarty werset. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. I pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, czwarty rozdział, piąty werset. Pan ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. Moi drodzy, ten psalm 139 jest takim niesamowitym psalmem, który przypomina nam o tym, kim jesteśmy. Pan Bóg przypomina nam w tym psalmie, że nas doskonale ukształtował, stworzył i że dokładnie nas zna. Wszystkie włosy są na naszych głowach policzone, ale mówi też jeszcze coś bardzo ważnego. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Taki przekaz słyszymy, to mówi psalmista, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie Bóg nas zna doskonale. I to dzisiaj słyszymy. To Pan Bóg mówi w tym słowie do nas. I z jednej strony jest to bardzo piękne, jest to pociągające, że mamy takiego wspaniałego Stworzyciela, a z drugiej strony może być przerażające. Dlaczego? Dlatego, że On zna, jak mówi pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, zna dokładnie nas, ale ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. Moi drodzy, taka perspektywa może przerażać, kiedy skrywamy jakąś ukrytą prawdę, coś, co być może nas obciąża, coś, co jest grzechem, z czego nie wyspowiadaliśmy się, czego nie załatwiliśmy w naszym życiu. I moi drodzy, oczekiwanie adwentowe, czy oczekiwanie na przyjście powtórne Pana Jezusa Chrystusa może być przerażające nie tylko z tego powodu, czy z tego tytułu, co jest zapowiadane, gdzie mowa o ucisku, prześladowaniach, ale właśnie z tego powodu, że wszystkie nasze, nawet najtajniejsze skrywane grzechy wypłyną na wierzch. Czy mamy się bać? Myślę, że ten strach jest dobry i motywujący do tego, by zrobić z tym porządek. Podczas naszych nabożeństw w czasie Adwentu śpiewamy prostujmy nasze drogi Adwentu, nadszedł czas, Bóg daje pokój, błogi Bóg Chrystus wzywa nas i mówi, idę już, przyjdź Panie, przyjdź, wołamy otwarte już serc bramy, w nich dary swoje złóż. Wszyscy doskonale znamy jako ewangelicy i nie tylko, śpiewamy, ale czy wiemy, co śpiewamy? Żeby Pan Jezus przyszedł do naszych serc, to trzeba zrobić tam porządek. Zachęcam do tego, żeby w tym czasie, gdzie jest to czas wzmożonych aktywności parafialnych i sytuacji duszpasterskich, do tego, by wyprostować to, co krzywe, by ponaprawiać nasze relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem. Wtedy to oczekiwanie na przyjście, powtórne przyjście Jezusa Chrystusa będzie spokojne i w takim poczuciu, że no rzeczywiście czekamy na coś, co będzie dla nas przyjemne, dobre, że czekamy na tego, który ucieszy się na to, co właśnie z nas wyjdzie z tego środka. Moi drodzy, z Biblią na co dzień podaję jeszcze taką myśl, to jest taka modlitwa Teresy z Awili. Panie, zachowaj mnie od potrzeby powiedzenia czegoś przy każdej nadarzającej się okazji. Uwolnij mnie od czerpania przyjemności z kierowania sprawami innych ludzi. Naucz mnie być osobą refleksyjną, pomocną, ale nie dominującą. Naucz mnie tej cudownej mądrości, że mogę się mylić. Sprawiaj, abym była tak miła, jak to możliwe. I drodzy, tej przemiany naszych serc, tej pracy nad naszym sercem życzę i sobie, i Wam.
I jeszcze na koniec chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy oglądają nas, podają codziennik dalej. Otrzymujemy takie bardzo miłe sygnały z różnych stron, nie tylko z naszego kościoła, co nas też bardzo cieszy, ale od osób, które mówią, że często właśnie codziennik jest takim jedynym kanałem teraz, który sprawia, że ich życie staje się lepsze, z którego mogą czerpać, z którym mogą się umacniać. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękuję także, nie mając już codziennika, w tym roku wszystkim tym, którzy nagrywają, którzy montują i którzy przykładają rękę do tego, by po prostu tą Ewangelię, to słowo nieść dalej. Dziękuję za ten rok i do zobaczenia w przyszłym roku w kolejnych odsłonach codziennika. Niech Pan dobry Wam błogosławi. Zostańcie z Bogiem.